Podejrzewam, że będzie tak samo jak jest zwykle, czyli po prostu ludzie zaczną przywieźć w połowie. Pewno tak, Speedy. No i dobrze, witam serdecznie na Snowfallu po części 6. Ja mam po to iść. Ja jestem... Dlaczego to rozumiesz? Po pierwsze. No cóż, ja jestem Speedy, nie wiem czy wszyscy mnie znają, być może nie. Dlatego się przedstawię, że jestem Glenn z Gdańska, który staje się generalnie mocno znikać w serialu, że w latach po klasce w tej grze tutaj podteksty rzeczy, o których twórcy nie widzieli, że jedną umieszczają. To jest świetna zabawa i może się przy okazji też odgadować. Dlatego jakiś czas temu, już taki czas dłuższy, zauważyłem, że istnieje swego rodzaju tendencja w serialu. Mianowicie, że postacie, które są w Ilej Lajmie, czyli różnego rodzaju szwarc charakterystycznych, wiążą główni bohaterowie, albo po prostu są to osoby, które przeszkadzają w głównej fabule, stąd nazwa Troublemaker, przeszkadzają antagonistom, te osoby często się posługują różnego rodzaju magią. Tu, a od razu myślę, że będę abstrahował od dość popularnej teorii spiskowej, która szczególnie w mediach się pojawia, że kucyki to jest zło i szatan, dlatego że są w środku magiczne rzeczy, a główna bohaterka Twilight, to znaczy po angielsku mrok. Nie, ja nie jestem z tych niejazdami zupełnie chodzi. Chodzi konkretnie o zagadnienia fabularne, które faktycznie wskazują na to, że magia jako jedna z podstawowych, elementów w wielu uniwersów fantazy jest w serialu też, jakby nie patrzeć, swego rodzaju negatywną siłą, albo inaczej siłą, która jest często wykorzystywana negatywnie. W swojej prelekcji postaram się trochę opowiedzieć o samej magii, typu co to ona tak naprawdę jest, co ona robi, skąd się bierze w serialu i tak dalej, a potem przejdziemy do sedna, czyli właśnie w jaki sposób ona się uzewnętrznia jako coś negatywnego, coś niebezpiecznego. To jest tak jak moc w Gwiezdnych Wojnach, nawiązanie tutaj jest oczywiste, może być wykorzystywana zarówno do dobrych rzeczy, jak i do złych. Jeszcze odrobinka, powiedzmy takie lekkie wytłumaczenie się, bo tamta lekcja już miała się pojawić w Krakowie, dokładnie rok temu, na krakowskim 18.4 chyba. Niestety ze względów organizacyjnych nie udało mi się wtedy skończyć, tylko była połowa, w związku z czym osoby, które były na tamtej prelekcji, mogę poinformować, że jest więcej slajdów, jest więcej treści, tylko będzie coś nowego i teraz na jeszcze będziemy mieli czas, żeby ten temat zakończyć. Okej, okay, więc dobrze. Więc tak jak Speedy, mówiłem, ale zaczniesz od początku czy od połowy? Nie no, wiecie, że od początku, to byłoby strasznie nie tak, gdybym zaczął od połowy, bo te osoby, które nie były tyle na prelekcji, no, i nie wiedziały, o co chodzi. Stąd właśnie też pewna pierwszy slajd, ta-dam, zmieniłem tytuł. Tak więc to de facto, no teraz jest nowa prelekcja, to, że kupili, by zapłacić się za bilety, jest jakieś całkowicie legitne. Zacznijmy od rzeczy oczywistej, wielka moc to wielka odpowiedzialność. To hasło, które się przebija przez wszystkie filmy Marvela, przez Harry'ego Pottera, przez dosłownie chyba wszystkie Gwiezdne Wojny i inną papkę popkulturową, jest absolutnie też w kucykach obecne. To nie jest tylko mem, ten film nie jest to całkowicie bez powodu. Chodzi mi konkretnie o to, że faktycznie postacie, które mają te pole też dysponują potężną magią, chcą być automatycznie, co niejako tak trochę jakby kuszone, żeby z tej magii zrobić coś więcej, żeby ją wykorzystywać nie tylko dla ogół takich powiedzmy niewinnych celów, dla wspólnego dobra, żeby się poświęcić dla drużyny. Nie, one też są puszczone, żeby zrobić z tej magii użytek tylko do samych siebie. I tu oczywiście włączają się Gwiezdne Wojny, Palpatine, nic nie zadowalać, tutaj te wszystkie memy związane z rozmową z Anakinem. Ale dobra, to jest temat na inną kolekcję. Idziemy dalej w same kucyki. Na początku trochę słów o samej magii. Czym się charakteryzuje magia w kucykach? To jest największy problem, bo tak naprawdę w ciągu 9 sezonów i tych ponad 200 odcinków, które mieliśmy, ta koncepcja się wielokrotnie zmieniała. Niestety twórcy nie mieli jednej konkretnej, jakiejś takiej właśnie jednoznacznej definicji, czym jest magia. Jest to niestety dość częsty problem, bardzo nawet wielu rozbudowanych i profesjonalnych uniwersów, takich jak Gra o Tron, takie jak Harry Potter, gdzie magia też odgrywa istotną rolę, tam też ciężko tak naprawdę jednoznacznie usiąść i w kilku zdaniach ją zdefiniować. W tym momencie jest to pole manewru dla fanficowców, którzy po prostu się starają, że dobra, magia u mnie to jest jakaś na przykład siła woli, kogoś innego to są rzeczy płynące z natury i tak dalej. Chyba tylko Wiedźminie, tak jak kojarzę z takich rzeczy, powiedzmy, najbardziej w postaci popularnych faktycznie było konkretnie poruszony temat, czym jest ta magia, skąd ona bierze, jak się działa. Zresztą to jest taki, właśnie definicja encyklopedycznej.
Kurczę, jak tego nie było, dlatego to, co się dzieje w jednym odcinku, może być totalnie nic niewspólnego z tym, co się dzieje w 5 odcinków później. Na przestrzeni tych wszystkich lat pobytu w fandomie, czyli to już jest ponad 7 lat, wielokrotnie starałem się zrobić korekcję taką jak ta i zdefiniować magię, a potem przewidzieć odcinek i wszystko trzeba było wrócić do kosza, bo w tym odcinku było wszystko inaczej. Dlatego od razu też trochę się zabezpieczam, że to, co ja tu powiem, to jest też moja wizja, będzie trochę spekulacji. Ktoś może mieć inną wizję i to wcale nie będzie tak, że ktoś z nas się myli. Po prostu ktoś zwrócił uwagę bardziej na inny odcinek i ten inny odcinek mu się wydał bardziej kanoniczny od tamtego. Przykład chociażby mamy tutaj. Magia jest istotnym elementem życia jednorożców, nawet nie bardzo małe jednorożce, niemalże w kołysce mogą się ją swobodnie posługiwać. To zostało tak bardzo, jakby to określić, no powiedzmy tak pochwątnie wytłumaczone, że po prostu są jeszcze dwa małe dzieci, nie kontrolują swoich umiejętności i z tego powodu mogą robić sobie jako dzieci wszystko, co chcą, a potem zapominają i muszą od nowa się tej magii uczyć. Moim zdaniem to jest trochę głupota, gdyż o ile faktycznie, powiedzmy, są pewne zmiany psychiczne, że dzieci są czasami bardziej bezpośrednie, a ludzie dorośli mają opory i na przykład boją się powiedzieć wprost, co myślą, to było blisko. Nie zorientował się. To nie jest tak, że jak człowiek jest dzieckiem, to w tym momencie będzie dużo lepiej wykonywał niektóre czynności fizyczne, na przykład będzie szybciej biegał, a potem zapomina, jak się biega i przynosi się tego od nowa. Są pewne bardzo oczywiste różnice, jednak w tym wypadku uważam, że jest to bardzo duże przegięcie. Po prostu w tym konkretnym odcinku potrzebowali dodać trochę dramatyzmu. No i dodali faktycznie szalejąca Pumpkin Cake, która posiada w tym momencie moc konkurencją z ówczesną Twilight, a więc lewitacja, Twilight. Chyba z takiej aktywnej lewitacji nigdy nie pokazała, może potem dlatego, że miała skrzydła. Gdyby raz tylko jej się udało zawisnąć w powietrzu, no to w tym momencie ta moc Pumpkin Cake była naprawdę OP i dopiero później takie też widzieliśmy w wykonaniu Starej Giver, która też, jak wiemy, wielką czarodziejką była, jak już Sylwester. Równocześnie też warto wspomnieć, że to, że bez tytułowej prelekcji magia w kucykach nie jest czymś jednoznacznie złym, spokojnie. Ona jest wykorzystywana przez kucyki na co dzień w bardzo wielu prozaicznych, zwykłych czynnościach. Na przykład niewinny obrazek z tankiem, który lata właśnie za pomocą jakiegoś magicznego śmigiełka. To taka żółta, bardzo niewyraźna aura z powodu tego ogólnego wyświetlania. To jest żółty nimb magii. Nikt nigdy nie wyjaśnił, skąd to się wzięło, czy to Twilight zaczarowała, czy coś. Żółty kolor wskazuje na niej do końca magię, bo to też zapewne wielu z was wie, że kolor magii, w sensie ta aura magiczna odpowiada, która w oczu jest narosta. Widzieliście przykład w tym przypadku? To są w tym wypadku nie wiadomo, co być. No i tak jak mówiłem, magia jest wykorzystywana przez kucyki absolutnie do wielu rodzajów czynności, gdyż jednorożce po prostu korzystają z niej jako troszkę korzystają z niej do po prostu codziennego życia. W tym momencie nie będą używały ust albo kopyt czy ogonów, tak jak muszą zrobić inne rasy, czy te rasy skrzydeł. Po prostu będą w tym używać tego magii i to absolutnie nigdzie nie jest uznawane za coś złego i niebezpiecznego. Dlaczego? Bo to jest magia na podstawowym poziomie. A więc takim codziennym, przyziemnym. Problem z magią zaczyna się dopiero, kiedy wchodzimy na wyżyny, ale o tym będzie później. Oprócz telekinezy drugim takim absolutnie podstawowym zaklęciem, który chyba każdy jednorożec umie, potrafi, wykonuje i nie ma z tym większych problemów, nawet tutaj z Nici Snace, jak byli bardzo młodymi jeszcze krajerami, którzy nie wiem umieli, też potrafili w tym momencie aktywować ruki i rozjaśnić sobie przez się. Super, praktycznie ja też tak bym chciał, żeby było czytać w nocy. Nie trzeba mieć tego, co mówię. Lampka, taka. Tak absolutnie już odkładając się śmiechem. Speedy, zat sobie kijek, nakryj się kołdrą i lumos. Też będziesz miał. Ja próbowałem, nie działało. To miałeś zepsuty kijek. Ale tak już trochę całkowicie odkładając śmiech na bok, jeden z moich ulubionych zawsze fanów z różnego rodzaju grach czy w podobnych rzeczach, to było to, że można było zapalać zapałki na przykład po prostu siłą bardzo. No takie super. O właśnie. Szkoda, że taki motyw ustojony nie lubię. Nie w każdym razie, to mamy po prostu do czynienia z bardzo podstawowymi zakręciami.
Czasami, kiedy na przykład się pyta jakiegoś głodnego, jak wyobrażasz siebie jako kucyka, i te osoby, które chciały być jednorożcami, zwykły mówią, że fajnie, bo chciała mieć potężną magię. Dobra, spokojnie. Potężna magia to jest to, co robi 10% kucyka kwestii. Cała reszta zwykłych przyziemnych, zjada się chleba, musi robić co najwyżej to. A my byłaby taka podstawowa magia, bo mógłbym relikować. Po prostu. Nie jest to przesuwanie góry, robienie gigantycznych laserów, fireboli, skrzeszanie zmarłych i innych takich rzeczy, za które można zrobić duże pieniądze. Lewitacja mi wystarczy. Ale, no właśnie. Reality generalnie nigdy nie była interpretowana w serialu jako czarodziejka. Absolutnie nie, ona była rzemieślnikiem, który wykorzystuje swoją magię. Krapsowa. Dobra, tak. Po prostu wykorzystuje do pracy krawca. Co oczywiście w tym momencie pojawia się koncepcja, że jednorożec kowal będzie wykorzystywał magię do różnych kowalskich zadań. Jednak równocześnie zwróćmy uwagę, że to co ona tu zrobiła, czy zrobiła sukienkę z niczego, to jest też OP umiejętność. I w drugą stronę to Trixie z własnym sensem zrobiła też była dość OP. Więc bardzo sobie zwykłe postaci, które nie są właśnie OP czarodziejkami po szkole w Kanterlocie, posiadające magiczne niezwykłe artefakty też mogą mieć jakiegoś asa w rękawie, w nogawce. W przypadku Reality jeszcze dodatkowo powiem, że to, że ona robi taką multi telekinezę, to też jest bardzo rzadko umiejętność. Równocześnie, dlatego Reality w jakiegoś tego typu rankingach zajrzał już raczej do zaawansowanych magicznie jednorożców. Nie pamiętam, to teraz jeszcze na etapie bodajże 5 sezonu, wtedy staram się jeszcze policzyć wszystkie jednorożce, nie licząc Aikonów, które używają czegoś więcej poza właśnie Lumos i telekinezą. Było takich postaci 10. Teraz będzie oczywiście więcej, bo się pojawiło dużo więcej sezonów, dużo więcej postaci, ale nadal jest to... Bardzo chcę zwrócić uwagę, że wszystko to, co wykracza poza ten podstawowy pakiet trzech speli, czyli właśnie Lumos, telekineza i rozpalanie ognia, no to w tym momencie to jest już coś zaawansowanego. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę. To jest moment, kiedy biedna Eturum straciła zombie i go odzyskała za pomocą magicznej zębów. Ale to właśnie jest magia zeb, to nie wiem, czy można tą pod magię w ogóle dać. Znaczy, jakaś magia to jest na pewno. Znaczy, tutaj chciałem tylko pokazać przykład, że to nie musisz magia kosykowa, to nie o to chodzi. Chodzi mi konkretnie o to, że magia też przyjmuje właśnie formę różnego rodzaju osób magicznych, specyfików leczących. Takie, że się wybije, które mija w tym momencie kata, mija w tym momencie wybity ząb, po prostu przechodzi jak ten komodium. Albo można się choroby nabawić, jak w tym odcinku też pokazano. Tak, i to też jest takie po prostu ostrzeżenie, żeby nie igrać z ogniem, dzieci jak bierze się narkotyki, to tylko zaufane wygrają. No i wchodzimy w tym momencie już faktycznie w taką magię wyższego rzędu, która pozwala na... No to jest właśnie nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Tak, to cały odcinek dłuższych nawiązania do Gwiezdnych Wojen. Tylko chodzi mi konkretnie tutaj o to, że po prostu mamy już jakby tę magię, która nam pozwala dość mocno naginać prawa fizyki. I jest to tylko wskazówka, czym jest magia. Magia jest naginaniem fizyki. Tak na tym etapie przede wszystkim starszych sezonów, kiedy jeszcze było mało laserów, a w większości, jeżeli Twilight, czy Celestia albo inna tego typu postać używała jakiś zaawansowany zakręt, to po prostu chciała oszukać prawa fizyki, które ją ograniczały. Czyli właśnie jakieś latanie, teleportacja, czy na niższym poziomie telekineza. A więc można by powiedzieć, że to po prostu magia jest czymś w rodzaju siły woli, która w tym momencie ta siła woli się zmienia w jakąś fizyczną energię, na przykład energię kinetyczną albo energię cieplną. I w ten sposób to coś, ta siła, ta energia się w jakiś sposób ucieleśnia w świecie rzeczywistym. Wychodzi z głowy do świata ze zewnętrznego. Potem będzie się bardzo ważny skin, który też moim zdaniem to trochę potwierdza. Dlaczego konkretnie też jest to siła woli? Ponieważ de facto sama sztuczka jest takiego czysto jakby fizycznego potwierdzenia, dla Twilight nie będzie już trudna. Ona umie lewitować przedmioty różnego rodzaju. W związku z tym, dlaczego w tym momencie lewitowanie odrobiny wody i siebie samej byłoby na niej trudne? Dlatego, że to nie chodzi tylko o lewitację, tylko chodzi o to, żeby po prostu jej woda była taka silna, żeby ona się nie rozpraszała w trakcie wykonywania tego niebezpiecznego ćwiczenia. Rozproszyła się, w tym momencie wpada do wody. No zresztą trochę jak Skywalker, to nawiązanie jest bardzo, bardzo dosłowne. Rób albo nie rób, nie ma próbowania. No tak.
Czyli chodzi tu konkretnie o siłę woli. I tutaj od razu powiem, że to nie jest jedyna dobra definicja magii w serialu, bo potem się dziwne rzeczy dzieją, szczególnie w 9 sezonie. Przepraszam, jak w sensie nie lubię. 9 sezon to w ogóle taka beka. Totalnie dziwne rzeczy. Albo tutaj. Czyli Mistmain jest też świetnym przykładem właśnie takiej bardzo specyficznej zamazonej magii. Dla przypomnienia, Mistmain oddała swoją urodę i młodość, być może w ten sposób, coś, co możemy nazwać młodością, swoją siłę, po to, żeby uzdrowić serce cesarzowej. Przyjaciółki. Swoje przyjaciółki przy okazji. I to oczywiście powstanie z pożytkiem dla wszystkich, bo kiedy jest problem z władzą, na przykład z prezydentem, no to również jest pewien problem. Więc dlatego ona lecząc serce cesarzowej, de facto pomogła całą krajowi. Czyli w tym momencie ona nie tylko poświęciła swoją wolę, to nie ma tylko kwestia jej woli, to jest też istotne, ale poświęciła też swoją siłę witalną. Dlatego, że ona się tam się zestarzała, a więc jakby nie patrzeć, pozbawiła się swego rodzaju, no, po prostu tego swojego wite. A więc magia też przy okazji jest właśnie naszą kuzykową, wewnętrzną energią, którą każda istota posiada i to jest troszeczkę tak jak Wiedźmini. W momencie wyzbycia się tej emocji, dlatego postać czarodziej słabnie, rzucając zakręcia i musi się z tego powodu zregenerować. Mistrzyni, która się posunęła się do ostateczności, być może jakby jeszcze trochę, powiedzmy się, że gdzieś trochę potężniejsze zakręcie, to mogę w tym się zginąć. W przypadku tego drzewa umiejętność sytuacja jest identyczna. Ona nadal poświęca w tym momencie kawałek samej siebie, żeby to drzewo ożyło. Oprócz tego też mamy różnego rodzaju takie zakręcia. Tu bardzo przepraszam, zapomniałem, jak to zakręcie się fachowo nazywało. To było powiedziane w odcinku. Są to też różnego rodzaju triki, które mają do mojego de facto związek właśnie z siłą woli. Też jakby na przykład Twilight, która wniknęła w książkę, się zdekoncentrowała, to mogłaby z tej książki wypaść. Dlatego to zakręcie jest, powiedzmy, trudne dla drugich jednorożców, no dla niej nie, no bo ona jest jakby nie powiedzieć zaawansowaną czarodziejką i w tym wypadku kalikorną. Ale pada dodatkowe pytanie. Trixie, załóżmy, że ona faktycznie ma swoją tam jakąś moc. Nie na najniższym poziomie, jest postacią z tego już wyższego rzędu, wyższego tieru, potrafi już tutaj bardziej zaawansowane zakręcie, ale wcześniej na przykład zniszczyła kreację realizji, to było absolutnie niesamowite. Albo potrafi wszystko do mnie mieć w filiżankę. Tak, na przykład w filiżankę. W ogóle czym są zaklęcia w domu? Zaklęcia, które czyta Twilight, zaklęcia, które one się uczą od siebie, zaklęcia, które Twilight kopiuje od innych postaci, de facto tak jak jakiś dobry. W tym momencie ja to staram się wytłumaczyć w ten sposób, że zaklęcie to jest taka pirouetnica myślowa, która ułatwia stworzenie pewnego efektu. Przykładowo, Trixie nie zna zakręcia nabienia filiżanek, ale chce te filiżanki zrobić. W tym momencie musi użyć bardzo dużej energii, żeby po prostu nagiąć te wszystkie prawa fizyki, które nie chcą się stać filiżanką, ale ona to zmusza jedno do tego. To ją bardzo męczy, być może przy jej poziomie jak aktualnych X-Peków nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast dzięki temu, że zna zakręcie, to zna de facto taki skrót do tego, taki kod, który pozwala jej pomyśleć w bardzo określony sposób i ten określony sposób ułatwia zrobienie tego samego efektu, ale za pomocą nieporównywania miedzi energii. Chociaż tutaj Starlight naprowadziła ją na tą prowadnicę, bo mówiła, pomyśl jak ta filiżanka ma wyglądać, jaki ma mieć kształt, bo ty z nim początkowo miała rzeczywiście problem i się wkurwiała, że kurde, dlaczego nie chce się to zamienić w filiżankę? No to jest takie właśnie moje uproszczenie tego samego procesu myślowego, że ty nie tylko pomyśl o filiżance, ale pomyśl w bardzo szczególny sposób. Tak samo, kiedy był początek 9 sezonu, walka z Sombrą, to nie ta rytualnie nagle dostała jakąś nową moc i dzięki temu pokonała Sombrę. Ona po prostu musiała nagle wstyk pomyśleć, przeskręcić jej klepka w głowie, że aha, dobra, to używałem złego języka programowania. Ale komendy generalnie były dobre, tylko że to nie ten język. Zmieniamy kod, cyk, używamy dokładnie tej samej klawiatury do tego. Przecież efekt nie jest taki, jakbyś powinien. Nie używamy niemieckiej klawiatury, tylko angielskiej. Więc jak widać, generalnie efekt był dobry. Proszę uwagę, pamiętasz ten odcinek? Ten odcinek jest stawiać została sama w domu. I zrobiło się dziwnie. Generalnie też ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że magia w ekwestii to jest takie programowanie. My po prostu wymyślamy jakiś program. Za pomocą tego zaklęcia, to jest dokładnie właśnie kod, który musimy tutaj wykreować, musimy go spisać. I w tym momencie dzieje się jakaś magia.
program zaczyna działać i pojawia się jakaś akcja. Jeżeli zrobimy jakiś błąd, na przykład zapomnimy zrobić na przykład kończącą akcję programu, to będzie tak jak w tym odcinku, na przykład Pinkie Pie będzie miał nieskończoność ciasta, no bo ona nie wie o tym, że trzeba skończyć. Nie ma niczego, co by dało do zrozumienia, że to już koniec. Nie ma to jak w stronach internetowych, nie ma na tego klapsa. A to może to jest jakaś nazwa krainy w Equestrii, czy tam jest błąd po prostu? Dwa lata później się dowiedziałem, że ten błąd. Zaiste, on tam jest. Tak więc zawsze jak sobie jako humanista wyobrażam, że magia to jest coś takiego płynące z ducha bardzo humanistycznego, a tutaj jeśli ktoś mi powiedział, że to jest chorowanie po prostu. Nie ma tak dobrze. Jest inny. Niedobry, nie dostanie na urodziny Kruszewska. Kolejna kwestia. Okej, dobra, zostawmy na chwilę jednorożce. Przejdźmy do innych rasy. Wbrew pozorom inne rasy też używają magii i to też nie mało zaawansowanej. Tylko, że używają magii biernej. Magia bierna to jest taka, która nie wymaga aktywnego zaklęcia, nie wymaga nawet świadomości tego, że się tego używa. To się po prostu dzieje. Trochę tak jak powiedzmy naszą bierną odpornością jest odporność na picie alkoholu. My nie musimy o tym pomyśleć, że okej, to wypiję piwo i teraz muszę pomyśleć o tym, żeby je przetrawić. To się dzieje samo po prostu. Odruch bezwarunkowy. Wydziela się odpowiedni enzym, który robi to zasana sobota, ale wątem umiera i to nas nie czujemy. W przypadku na przykład Pegasów i ich różnych zdolności jest tak samo. Ktoś, powiedzmy, kwestionowany jest tutaj kątem rozumienia, czy Pegasy latają za pomocą magii. Czwarty sezon powiedział, że tak. Piąty sezon powiedział, że nie do końca, ponieważ pomimo na przykład wyrównania mocy znaczków przez stary i tak jakby nasz nadal była w stanie latać. Latała kiepsko, bo jej magia została w tym momencie bardzo mocno uszkodzona, ale nadal latała. Więc moim zdaniem to jest sugestia, że to latanie po prostu polega na tym, że one mogą latać bez magii, tylko latają bardzo słabo. Natomiast to, że ringbudasz może latać z prędkością dźwięku, zakręcać o 10 stopni w miejscu i tak dalej, to jest konkretnie magia. I to się dzieje samo. Co więcej, mamy też takie elementy jak właśnie pole dźwiękowe bun. Tutaj ringbudasz nie rzuca żadnego zakręcia, ale po prostu wykonuje pewną bardzo określoną sztuczkę, która dzieje się w tym momencie sama. I to jest właśnie bierna magia bez Pegasy, tak samo chodzenie po chmurach, kontrolowanie pogody. To są rzeczy, które dzieją się same. Może tutaj, ja bym tutaj się z tobą nie zgodził, bo jest jedno miejsce w okresie, które opiera się magii pogody, opiera się wszelkim magicznym, że tak powiem, dywagacjom. Las Everfree. Próbują kulczyki nad tym zapanować, nie potrafią. Tak jakby kodowanie było złe, czy co? To by było złe. To miejsce po prostu wymyka się jakiemukolwiek kodowaniu przez magię, tak jak to określiłeś, czy czemukolwiek. Znaczy to też miałem to wytłumaczyć, bo po prostu są miejsca, które posiadają jakąś aurę, gdzie znajduje się jakaś antyenergia, która przeszkadza, zakłóca działanie zwykłych procesów. To trochę tak jak powiedzmy miejsca, które są mocno namagnetyzowane i w tym momencie w tym miejscu nie będą działały kompasy. Coś w tym stylu. Oczywiście dodanie laickie, wytłumaczenie humanisty, ale więcej o coś takiego mi chodzi. W przypadku tego obrazka istnieje podejrzenie, że w rzeczywistości to było trochę inaczej. A tak, to będzie inny slajd. No i w każdym razie to właśnie mi konkretnie chodziło o pokazanie, że Rainbow Dash to nie rzucała żadnego zakręcia. Ona nie uczyła się tego w taki sposób, że jak to robiła twoje z innymi zakręciami, że myśli o tym, jak to zakręcie powinno wyglądać wtedy. To chodziło po prostu o przekroczenie pewnych granic fizycznych i wtedy aktywowało się po prostu ten spell. Albo mówisz też tak. Wracając jeszcze na chwilkę do jednorożców, to też była bardzo ciekawa scena, wracając jeszcze do Miss May, bo w tym momencie one sobie wyobraziły po prostu swego rodzaju takie iluzoryczne smoki, takie chowańce jakby. Awatary. I one z tym walczyły. Co jest interesujące, one też wykonując ruchy z sobą, na przykład ruchem głowy i tak dalej, sterowały tym smokiem, więc w tym momencie taki ruch
trochę wspomaga wolę. Chyba zauważył to każdy, kto na przykład próbował coś zagrać, na przykład coś przyczynić do mikrofonu, albo na przykład faktycznie, powiedzmy, odtworzyć jakąś postać, kiedy nawet w sytuacji, kiedy nie był widziany. Na przykład aktorzy głosowi często szybko gestykulują, kiedy wybierają się kwestie. To jest totalnie niepotrzebne. Nikt tego nigdy nie zobaczy, to nie jest nagrywane w sensie wizyjnie, ale i tak oni będą się wściekali, będą wymachiwali pięściami w trakcie grania. Nawet nie pamiętam, kto to było do końca. No, która jest właśnie z naszych zaprzyjaźnionych aktorek opowiadała o tym, jak jakieś słuchawki spadły i musiała też tą scenę nowa nagrywać. Bo się tak wkurzyła, kiedy grała swoją postać. Daj na mnie kolejny dowód na to, że tu chodzi o siłę woli. Wszystko siedzi w głowie, niestety, przykro mi. Aż do tego stopnia, że kiedy ktoś ma już bardzo pokopane w głowie, to może zrobić coś takiego, czyli Tantalusa. Tantalus nie powstał absolutnie jako swego rodzaju jakiś mroczny rytuał. To nie było przygotowywane zaklęcie. To po prostu to była życzenie. Antyteza takie wszystkich lęków Luny. Po prostu taka emanacja jej lęku. Tak, jej przez nim poczucia winy. Ona po prostu tego chciała, czyli de facto, jeżeli ktoś ma odpowiednio dużą moc, tak jak księżka Luna ma na pewno niebagatelną moc, to w sensie jej życzenie już, jej wola, staje się swego rodzaju już czynnikiem wpływającym na otoczenie. No i może się stać bytem niezależnym przez to. To ludzi. That shock! Taka sama sytuacja. Starlight, załóżmy, no, chyba mówiła Pele, stwierdziła, że ona wrzuciła to zakręcie absolutnie incydentalnie, emocjonalnie. No, mówiła, że się po prostu wkurzyła, przestraszyła, nie opanowała nad sytuacją, powiedziała jedno słowo za dużo. I doszło o małe włosy do zniszczenia kwestii. Tak to jest w polityce, nie idźcie w politykę. Najpierw już to muszę. A czy kłóciłbym się, czy do zniszczenia, no po prostu no, troszeczkę nietypowa sytuacja była. Znaczy, to była jedyna sytuacja, kiedy właściwie znaczki zostały zamienione tak incydentalnie jeden raz, nie? Czyli jak doskonale wiemy, kiedy to Luna wzięła się za lewie najśników, to był wielki błąd i to groziło strasznymi konsekwencjami, że on sobie na przykład. Albo jak Sweetie Bell próbowała się wziąć na robienie. To... Jakby Celestia utknęła w toalecie na dwa dni. Ale drugi słowa jest. A nic nie wiem. No i w tym razie przechodzimy do jeszcze już tylko zamysłowej magii. W przypadku Stala jest aż do momentami tobie do przesady, gdyż ta postać, którą osobiście bardzo lubię i szanuję i uważam, że jest fajnie zaprojektowana, to no, momentami aż trochę zaczyna jej przeginać nóżka w zakręcie, tak jak klonowanie. Pomyślmy sobie o tym, że jak to klonowanie mogłoby się przydać, powiedzmy, w filmowej walce w 9 sezonie, gdyby nagle zrobiło się 5 Twilight, to w tym momencie de facto Tirek nie miałby żadnych szans, bo nawet nie wiedział, do której strzelać. W związku z czym też... Ale nie, Speedy, ale to może być Speedy pogorszyłoby sprawę, bo wtedy Tirek, no, Tirek jak wiadomo, no, może pochwalić Bagię chyba z dowolnego kierunku. Tak. Ale czy właściwie jest później ten klon? Żywą magią czy czym? Czy jest iluzją? Właśnie pytanie, czy... Ja stawiam, że to jest iluzja. Ja stawiam, że ta magia się też pije na człowieki? No właśnie. To jest pytanie... To jest rozwiązanie pytanie bez odpowiedzi. No, ta druga stara też używa jakiejś magii. Zakładając, że klon jest właśnie istotą w cudzysłowie żywą, stworzoną za pomocą magii, to magia zostaje podzielona między nosiciela a klona. No, to jest podzielona czy powielona? Trochę tak. Podzielona, tak jak Voldemort. Ja też bym tak chciał, ale twórcy nie byli konsekwentni, mieli tendencję do przekraczania granic overpower wielokrotnie. Jak się ma potężników, które stały się w pewnym momencie absolutnie OP. Przykro mi być. Widzę, że uklonowanie miało być OP w przypadku Starlight, bo to jest wynika moim zdaniem z prostego myślenia. Twilight, myśląc o stworzeniu klona, zakładała wszystkie procesy życiowe, sklonowanie, poprawie, przeniesienie procesów umysłowych, etc., czyli stworzenie nowego ciała. Starlight być może zakłada, że stworzenie drugiej siebie bez zagubienia się w szczegóły. I dlatego nie jest ograniczona przez myślenie o wszystkich drobiazgach. To też jest bardzo istotna kwestia, z czego mi... O, też to jest troszkę fajna, to było dyskusji z Cizem sobie, który tutaj się siedzi, zrobiliśmy. Właśnie na czym polega różnica między Starlight a Twilight, kto ma większą moc i tak dalej. I ja osobiście jestem w sobie stanowiska, że
jeżeli już byśmy musieli faktycznie wskazać, że jedna z nich jest silniejsza, to byłaby to strzał Twilight, a to, że ona tego nie pokazuje tak bardzo, właśnie wynika z tego, że ona ma swoje ograniczenia. Po prostu skończyła studia, skończyła kursy PHP i ona wie, że nie wolno po prostu tak robić i tak nie zrobi. Bo powiedzmy... Czasem też jest taki problem, że no właśnie, no mówimy, że Twilight by sobie poradziła z Tierekiem, gdyby się spróbowała. No tylko problem jest natury takiej, że widzieliśmy, jak się ona zachowywała w 9 sezonie, a w porównaniu z tym, jak walczyła ze Starlight, jak ona była, no to, no właśnie, taki downgrade był. No to de facto wystarczyło, że nie wiem, Applejack została zaatakowana przez T-Rexa i de facto 5 Twilight ma depresję. No, no to kurde, co, no, co, to 5 Twilight, fajnie, tylko że każda depresję ma. Czy si, tylko... Dwa minusy daje plus, no czekaj, to może być tyle. 5? Tak, na razie minus, to wychodzi minus. Tak, nie zacznie myśleć, to do niczego nie dojdzie. Tylko tutaj jest taki problem, że jak mówisz, że no ja też widziałem finał właśnie w tym przenoszeniu się równokresu, nie? Jeżeli Twilight gdzieś tam no, walczyła na serio z tą postacią, a tak de facto no, nie była w stanie jej zatrzymać, bo gdyby była, nie doszłoby do ostatniej sceny, ona nie byłaby wtedy potrzebna, więc jeżeli Twilight już no, robiła wszystko, żeby ją zatrzymać, nie dała rady, to jednak dochodzi do tego, że Starlight przynajmniej w tamtym momencie była silniejsza. Między innymi dlatego, że silniejsza dlatego, że nie miała tych ograniczeń. Znaczy, ja bym powiedział trochę też w Gwiezdnych Wojnach, że magia często ma też siłę w emocjach. No, to też prawda, ale jednak ja tu bardziej kieruję się tym, jak zachowywała się Twilight właśnie w walce ze Starlight, a tym jak się zachowywała w 9 sezonie, czyli w ostatniej walce. I patrząc na to, miała też swoich przyjaciółek, ale widziała właśnie co najlepsze, widziała jaki spotkał ich los, wychodząc do innych wymiarów. Czyli de facto mniej więcej to samo, co zrobił T-Rex i Chrysalis z nimi. A w tamtym czasie ona nie dostała depresji, jak ona tu widziała. Mimo tego, że ona była świadoma tego, do czego to doprowadzi, czyli ona była świadoma tego, że ona musi o to walczyć. A de facto ona widziała, co się wydarzy, totalnie nie potrafiła się przemóc, mimo tego, że wiedziała, co powinna zrobić. To może być trochę też tak, jak z krajem, który ma broń atomową i prowadzi wojnę z kimś. To wcale nie znaczy, że nie muszę tej broni, bo mogę nadać się tego pozbawić. Uważaj, że to poniosą konsekwencje, które wykroczą poza jego zachowaniem i na sytuacji gardłowej, no warto i w ostatniej chwili po swojej szczęście. To jest takie trochę tłumaczenie niekonsekwencji twórców momentami, jakby nie patrzeć. Niekonsekwencja, ale też pokazuje, że może w pewnym sensie twórcy chcieli pokazać, że nie wiem, czy świadomie lub nie, ale chyba nieświadomie, że przyjaźń jest dobrą opcją, ale czasem ta przyjaźń za bardzo przychodzi w zależność. Że Twilight za bardzo często przywiązuje się do swoich przyjaciółek i właśnie w 9 sezonie dostała i kurde, czy potrafi się pozmieniać. A chodzi o to, że ona powinna walczyć o tę przyjaźń, a nie reagować na nią. Zaczyna się wydawać, że sama to nic nie może. No. Czyżby ty sugerował mniej przyjaciół, ale sprawdzaj? Nie chodzi o sprawdzanie, ale chodzi przede wszystkim o to, że właśnie był epilog odcinek, w którym, no właśnie, jej pozostałe przyjaciółki, one zaakceptowały to, że one się rozdzielą. I żadna z nich nie miała z tym problemu. Ale przychodzi Twilight, ona jest smutna, ona jest wszystko i ona de facto wywołuje te emocje u nich. A to de facto nie jest okej, no bo to oznacza, że Twilight nie potrafi się pogodzić z tym. Mimo do tego, że w końcu okej, doszło. Fajnie, no ale jednak, no to pokazuje, że kurczę, no Twilight, księżniczka przyjaźni, księżniczka Equestrii i no właśnie, dochodzi do takiego momentu, że jej przyjaciółki są o wiele bardziej niezależne i potrafią widzieć to, że no będzie źle, no ale jednak to nie znaczy, że nie będziemy tymi przyjaciółkami. To jest sobie też popularne mocno tego typu losu głównego bohatera, który się super rozwija i nagle się okazuje, że jego kompanii tak naprawdę mają być poukładane życie od niego. Ale w sumie musimy iść dalej. No nie patrzę, bo jesteśmy, nie wiem czy widzicie, znaczy taka cyfra 0,4, a jest 100. Niespokojnie, to numer jakiś jakaś na pewno 30 już, no po prostu każdy numerek ma kilka swoich literek. Idziemy dalej. Generalnie rzecz absolutnie niemożliwa, tutaj ona się udała, ale to był tylko trik, czyli zmienię klacz Fogiera.
tutaj oczywiście to był tylko tik, to nie ma prawdziwej magii. Jednak zostało to określone jako zaklęcie niemożliwe do wykonania. Czy taka jest prawda? No tego nie wiemy. Być może w 29 sezonie by się nam okazało, że twórcy bardzo tego potrzebują, by to robią. Szczególnie, że w późniejszych sezonach wielokrotnie postacie zmieniały się w inne. Na przykład Twilight znalazła zaklęcie, które pstryk zmieniać ich w zefirki i odwrotnie. Albo zaklęcie zmieniające też kucyki morskie. Tak, albo to też jak najbardziej to dobry przykład. Dlatego, no powiedzmy, jeszcze ja jako osoba, która interesuje się ogólnie jakimś wydarzeniem granic i to uważam, że jest istotnym elementem każdego uniwersum, no i się trochę chwytam tego przykładu, że są na szczęście rzeczy niemożliwe. Ale też te kucyki morskie to też była artefakt, ta kula. Ale tak, ona musiała posiadać pewną magię. Sam artefakt nie jest w stanie mieć magii w sobie. Tą magię ktoś musi dać w artefakt. Jakiś kowal, ktoś musi dać tą magię. No właśnie, jeszcze idąc dalej właśnie po magii biernej, mamy też takiego jak drzewo harmonii, które też całą swoją obecnością de facto w tym momencie jest takim reprezentantem kondycji equestrii. A więc jeżeli drzewie staje się krzywda, to krzywda też się staje całemu państwu. To jest oczywiste nawiązanie do drzewa życia, które było istotnym elementem wielu mitologii historycznych. Jak na przykład jesień i albo element wielu mitologii szamańskich na Syberii. Jednak też właśnie to też jest istota koncepcja, że to drzewo posiada swojego rodzaju osobowość, która się potem na przykład projektowana postacią iluzorycznej Twilight. To jest dość ciekawy motyw i że to drzewo też się samo broni. No, idziemy dalej. A, no i jeszcze po magii biernej Pegazów te właśnie ta tęczowa smuga zajmu nasz też spaliny za Wondermocami, to też jest po prostu właśnie ta magia. Kiedy kucyki traciły swoją magię i obojętnie czy to się latały czy nie latały, to tych efektów już nie było. Pytanie właśnie skąd ta to konkretnie biorę, czy jak założę kombinacją, czy nie. A właśnie, to po tęczowej smugi nie było. Jest to też absolutnie, faktycznie tutaj będzie czysta magia, związana z nie tyle z umiejętnością latania w sobie, czyli z fizyką, a po prostu magią. Speedy, mógłbyś na momencik przerwać? Nie, też pojawiają się różnego rodzaju inne istoty, które są de facto zbudowane z magii i składają ich sens życia tak naprawdę się na tym opiera. Skąd te istoty się generalnie biorą? Czy po prostu one pochodzą naturalnie, po prostu, że to jest po prostu element jakiegoś gatunku, który zajmuje swoje miejsce w ekosystemie? Czy jest to dzieło na przykład jakichś pedagogów kucyków? Ciężko powiedzieć. Też są różne źródła. Sam Stajan w ogóle nic na ten temat nie mówi. W kwestii kryzys na przykład w RPG-u, w tej sobie kwestia była mowa, że jest ona nieudanym eksperymentem starożytnego maga, który się wagł z roślinami. Jakkolwiek by to nie brzmiało. W przypadku Discorda też tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy nie jest właśnie efektem jakiejś dawnej magii. Dlaczego o tym mówię? Też istniała swego rodzaju koncepcja, że magia jest tylko i wyłącznie cechą charakterystyczną dla konkretnych gatunków myślących, a jest zwierzęta, rośliny nie są magiczne i nie wykorzystują tej magii. I o ile możemy wraz z kolejnymi zeznaniami odnajdywać pojedyncze przypadki istot, które też są magiczne, a nie są to gatunki myślące, na przykład magiczne kwiaty, no to jednak w tym momencie też pojawia się zawsze opcja, że dobra, są magiczne kwiaty, bo ktoś jakiś zaczarował i tak ten gatunek się też zaczął rozprzestrzeniać. Więc jednoznacznie scenario tak naprawdę moim zdaniem nie definiuje, czy magia występuje w naturze. Czy jest to faktycznie coś, co tylko i wyłącznie potrafią wykrzesać i to jest to rozumne i w tym momencie jest to no, siła sztuczna, tak trochę w myśl tego rozumowania. Co więcej, magia nie występuje w różnych ilościach na świecie. To jest scena akurat z filmu, z Kruszton. Gdzie mieliśmy handlarza, który handlował drogami jednorożców, trochę chwili, jakby nie patrzeć. Trochę tak jakby ktoś handlował obciętymi dłońmi albo uszami. Albo kością słoniową. A to są zwierzęta. Jakby nie patrzysz, ludzie nigdy nie mieli z tym problemów. A tutaj, oczywiście to jest problem, dlatego teraz tego głupio żartuję, ale w przypadku kucyków mamy do czynienia też z handlowaniem częścią ciała innego rozumnego gatunku. Jak na film dla dzieci AD 2017 dość gruby motyw.
Jeszcze rozumiem, w 95 roku, kiedy tak, albo w 94 w Królu Lwie takie rzeczy były ok, ale w tej chwili raczej Polacy się boją, bo powodność polityczna zatoczyła szersze kręgi. Każdym tu mamy coś takiego i zaraz ten handlarz się pyta, twoje, czy ona nie chce sprzedać swojego rzeczy. Bardzo creepy, bo to sobie może jak ona się zgodziła, to bym zaprosił do gabinetu z tyłu i zrobił swoje. W tym momencie ona by wyszła do koła kaleczona. Byłaby ten pes 2.0. No i właśnie, to, no i tak sobie nie radzi za bardzo z tym rogiem, że pozorą. No używa innych talentów, musiała inne talenty w tym momencie wytrenować. Jak szczelność fizyczną, to ta jednorożca zupełnie obcy. Jednorożce nie muszą mieć szczelność fizyczne, mają hajs. No to znaczy magię. Tak było, nie zmyślał. Jak się ładów jednorożców? Moim zdaniem to jest taka swego rodzaju soczewka. Czyli mamy jednorożca, to jest pocykiem jak każdy inny i on ma wolę. Powiedzmy jego wolą jest to, żeby nagle coś się zmieniło w filiżankę, cokolwiek. Czyli jest załóżmy, że to Dixie. Gdyby to był pocyk ziemski, on może sobie chcieć. Gdyby to był Pegasus, on może sobie chcieć. Ale jednorożec ma do tego taki swego rodzaju soczewkę zbudowaną na czaszce, dzięki czemu jego wola zostaje bardzo sprawnie, perfekcyjnie w tym momencie skupiona i nawet ta niewielka energia, którą on użyje do tego, powoduje, że to się dzieje. Czego dlatego byłbym daleko stwierdzał, że każdy jednorożec używający telekinezy ma większą moc od na przykład przeciwnego Pegasa. On może być taką samą, ale po prostu Pegas nie ma tego narzędzia. To trochę tak jak ktoś, mamy dwóch ludzi, oni mogą być tak samo silni, ale tylko jeden z nich ma śrubokę. Więc w tym momencie mu będzie o wiele łatwiej wykręcać śrubki, pomimo faktu, że obaj są tak samo silni. Bo w tym momencie to narzędzie tak naprawdę bardzo upraszcza sprawę. Ruch jest w tym momencie bardzo wrażliwym elementem. Tutaj na tym skinie Squeaky Bird, żeby przerwać czary i żeby ten czar prysnął, musiał potrącić po prostu. Ja się tam się zdekoncentrowała i czar w tym momencie prysnął. Bo to boli po prostu. Czy aż to bardzo boli, czy wkurza, to ciężko powiedzieć, może taki pstryczek w nos trochę. No i te kamienie sombre. Tak, czyli ta soczewka, jakkolwiek ona nie działała, w tym momencie to zaklęcia, bo ta siła woli musi pokonać pewną drogę i ona w tym momencie, nazwijmy to, rozpędza się, nabiera jakieś energii i dzięki temu może się urzeczyć rzeczy czy wiznić. W sytuacji, kiedy wiecie, tak jak tutaj uszkodzony do księgi Karmora, bo jest on pokryty jakimś stylem, to zachęcie nie działało, bo nie mogło się po prostu wydostać. Moc Shiny Hammer nie zmalała, więc na pewno nie było, żeby go coś wyssało na przykład. Jego moc nadal pozostawała tyle samo procent, jak było wcześniej. Ale nie miał narzędzia w tym momencie. Ktoś mu zabrał śrubokręt i musiał wykręcać śrubki palcami. Bardzo niewygodne, nie polecam. Czy jest to kanon, czy to nie jest kanon? Ciężko powiedzieć, bo zawsze były na ten temat długie dyskusje, jeśli chodzi o jakieś szorty i materiały reklamowe. Załóżmy przez chwilę, że jest. Moc Twilight nie spadła, chyba za bardzo. Ale jej ruch uległ uszkodzeniu i z tego powodu... Straciła kontrolę nad magią. Wszystko stało się chaotyczne. Tak, i w tym momencie nie potrafiła w tym momencie używać tej soczewki w sposób właściwy, to trochę tak jakbyśmy mieli po prostu jakieś narzędzie elektryczne, które ma uszkodzony włącznik i ono się samo włącza i to dodatkowo włącza to w sensie lasowiskę na wszystkie strony i energia zostaje wyładowana w dziwnych miejscach. Nie tam, czy byśmy się tego spodziewać, po prostu obwód jest uszkodzony. Sądzę, że to mogło w ten sposób działać. Czy sam ruch i jego długość ma znaczenie? Moim zdaniem nie. Co? Tak. Ogólnie raczej jest tendencja, co wynika z dość feministycznego charakteru samego sobie. Albo że to właśnie klasze, które są mniejsze i ich rogi są też proporcjonalnie w trącie krótsze od rogów ogierów, są jednak pod względem magii silniejsze. Są słabsze fizycznie, ale silniejsze magicznie. Taka równowaga społeczna. Więc w tym momencie to, że Shiny Carmel ma dłuższy ruch od swojej siostry, nie ma tak naprawdę w tym momencie znaczenia. W takich dyskusjach zawsze też ludzie podawali argument, że dobra, Celestia jest najpotężniejszym kucykiem ze wszystkich i ma najdłuższy ruch, ale Celestia jest najwyższym kucykiem tego typu. Ona jest niemal bogiem. W związku z czym po prostu też proporcje nakazują jej posiadać odpowiednio długi.
gdyby Celestia była, powiedzmy, wzrostu, byłaby wzrostu koło z igrą, to w tym momencie to miałaby krótki róg i nadal to w tym momencie będzie tak samo. Dziewiąty sezon, który zepsuł wszystko. Mamy w tym momencie Sweetie Belle, która się dopiero co stała dorosła. I w tym momencie mamy de facto kontrargument na to, co mówiłem wcześniej. I to, co było mówione na samym początku. Ona się na tej scenie teleportuje. Nie wierzę, że kiedy wyprzedza teleportacji. Nigdzie w stajowie nic na ten temat nie było, żeby się utrzymał zaawansowanych zaklęć. Ale jest to coś zaawansowana magia, gdyż teleportuje się dosłownie kilka postaci i to wszystkie z nich są naprawdę na wodę OP, czyli są to księżniczki, jest to Starlight, jest to Twilight. I chyba wszyscy. Discord. Ale Discord kontroluje magię chaosu, on jest chaotyczny. I tutaj ten screen tak naprawdę zaprzecza dwóm rzeczom. Po pierwsze zaprzecza mojej też specyfiki, że już ogólnie nie ma znaczenia. I nagle Sweetie Belle odkryła w sobie moce, których nie miała wcześniej. Ale też jednocześnie zaprzecza temu, co było na początku, czyli po prostu Cake. Bobasty Cake były dziećmi i nie używały w tym momencie potężnej magii nieintencjonalnie. Nie wiedziały o tym. Nie potrafiły go kontrolować. Teraz Sweetie Belle jest teoretycznie na uszczytu kontroli swojego ciała jako osoba dorosła i w tym momencie dopiero się aktywuje ta moc. To moim zdaniem się w tym momencie za bardzo nie zgadzam. A biedna z kontrolu i tak nie poleciała. Ruch tak od samo. Ciekawa kwestia, to nie jest jedyny złamany ruch stajolo, był jeszcze jeden taki i plus Sombra, a Sombra też nie liczy, bo on w tym momencie został zesłany na długiego respa. Jeszcze był szpital jeden kursy, miał złamany ruch. W każdym razie, złamany ruch na tym rzeczą można czarować. I moc ten bestii nie zmalała, ona nadal jest bardzo duża. Ale zresztą, że straciła soczewkę, to w tym momencie ta magia stała się chaotyczna, nie skupiona, trochę tak jak właśnie pęknięta soczewka w reaktorze. Świecił w innym kierunku, że to jest rozproszone. Szczerze bardzo sobie wyobrażałem testem w ten sposób, że on na przykład ten ruch do szyi tego ryboluda. To byłoby trochę tak jak grażenie kogoś noża. Tego sobie opowiada za bardzo nie może. Wiedziałam, że chciała go usmażyć. Ale sądzę, że chcieli. Chciała go chyba usmażyć, jak ryba na brytkowicach. Tak, to by było. No właśnie, to jest nawet komiksy. Komiksy, czy są kanoniczne, czy nie, zostawmy to na jedną dyskusję. Moim zdaniem nie są, aczkolwiek komiksy dotyczące filmu zostały napisane tylko po to, aby wytłumaczyć rzeczy, których nie było w filmie. To jest taka metoda uzupełniania, radzenia sobie z ograniczonym czasem antenowym. Jeżeli mamy go za mało, to w tym momencie detale fabuły musimy zdradzić w jakiejś franczyzie. W każdym razie, o co tutaj chodzi? Storm King podbija kolejne państwa, w tym momencie w Abistynie, gdzie mieszkają koty i jest to ojczyzna Kapera, w poszukiwaniu różnych ciekawostek. I w tym momencie władcy Abistyni, czyli te dwa słodkie kotki na górze, mówią, że nie ma sensu podbijać Abyssiny, bo złoto złotem, ale my nie mamy magii w naszym kraju. Czyli magia w tym momencie jest pewnym surowcem, który występuje nierównomiernie na świecie. Poszczególne rasy jak koty go nie mają, znaczy nie dysponują, nie da się z nich wyssać, dlatego Stornik się zainteresował ekwestią. Poznał po prostu potem Tempest mu powiedziała właśnie, że ona poświęci się magii, jest po prostu w brud i pieniądze leżą na ulicach. Brzmi interesujące, robimy ten interes. O właśnie. No i w tym momencie tę magię można wykorzystać do swoich własnych celów, na przykład Stonking, jak wiemy, mógł dzięki temu uruchomić produkcję nowych gadżetów ze swoim wizerunkiem. To w sumie też ilustracja do tego, co mówiłem na początku, że po prostu magia jest męcząca, dlatego właśnie tutaj Twilight między innymi była taka skonfundowana. A też przy okazji, tak jak mówię, magia to jest po prostu przerobienie siły woli w pewną energię fizyczną, na przykład energię cieplną. Jest to efekt niejako niedoskonałości, że tak jak to była jej druga stajemna teleportacja, znaczy nie trzeci Ticketmaster, albo ile tu biletu mistrzyni, albo jeszcze ile tu po prostu komu bilet z komu. A czy według Ciebie Pani nie używa też magii jako satelity? Znaczy, kwestia... Używa magii. Znaczy, bo on używa jej w inny sposób. On ma ten magiczny ogień, tak? On nie obiecuje. Tylko on jest pośrednikiem w tym momencie. Inne smoki tak nie mogą. A to też jest w sumie ciekawa kwestia.
Ale w każdym razie, w trakcie Twilight jeszcze nie miała odpowiedniego poziomu umiejętności, źle się skupiła, w którym się wytworzyła zamiast energię teleportacji, tak to nazwijmy, wytworzyła też energię sierpną, która osłoniła Spike'a. To jest niezłym wyzwaniem, bo Spike jest raczej ogniodporny. Inna scenka z końcówki piątego sezonu. Z tą rodziną, którą musieli pogodzić, tak? Tak, typowy motyw z Looney Tunes. W tym momencie Twilight, żeby spelizować i zawieść, powiedzmy, też wszystkie kuzyki, pomimo że jest potężnym alikordem, było to nie bardzo męczące. Kolejny dowód na to, że magia jest męcząca. W związku z czym... Może było w tym sensie pomyśleć po prostu, że żeby móc sobie odnowić siłę magiczną, wystarczy w tym sensie po prostu trochę odpocząć. Tu akurat też jakoś w drugą stronę tego problemu nie pokazywał za bardzo, jakby sam nie mogliśmy obserwować za bardzo takiego procesu, że po prostu jakiś kusik jest zmęczony na zakień, odpoczywa i potem znowu możemy walczyć w taki sam sposób. Czy też drugą stronę, że kusik, który generalnie ma lepszą tężynę fizyczną, to w tym sensie powinien móc rzucać więcej zakręci i większe zakręcia. Ale to jest jak finał 9 sezonu. Trochę szedł w tym kierunku, czyli postacie, które były potężniejsze, miały sobie więcej magii okolorianów, to mogły rzucać większe lasery. Wioska równości. Tak, wioska równości. Mamy tutaj kusiki, które zostały pozbawione swoich mocy, czyli jednorożce nie mogły używać w sensie w ogóle magii, a mimo to nadal jakby zachowały, jakby nie patrzeć swoją częściową osobowość, chociaż nie do końca. Znaczy podejrzewam, że ja mam takie podejrzenie, że pozostał im ten pakiet podstawowy tylko. W sensie. Im też mowa latać, tylko mowa też bardzo powoli. Każdemu pozostał ten pakiet podstawowy, czyli te zakręcia, które w stosunku do jednorożców powiedziałeś, ten Lumos, te podstawowe, one to umieją. To podejrzewam już z genotypy. Równie jak rozumiem trochę coś innego, tego z Wojtek, bo Wojtek całkowicie wysysał magię, w tym się kusek słabł fizycznie też, a więc znowu kolejne nawiązanie do tego, że magia równa się witalność, siła fizyczna też niejako. Znaczy jak znikał, oczy robiły się w tym razie białe. Oczywiście to też to musiało zostać troszeczkę zepsute, bo w sytuacji, kiedy z Main Sticks zostały w ten sposób wystane, bardzo szybko zyskały swoje naturalne kolory. A to już było w animacji. Rainbow Power. I w drugą stronę, Rainbow Power. A więc kusyki mają więcej kolorów, mają dłuższe grzyby, bo mają w sobie więcej magii. Czyli znowu to się nawiązanie do tej witalności, chociaż w tej sytuacji jest to jakby nie bardziej komercyjny shit, który miał wysypać nowo nie zabawy, jak tak się pod rynkiem sprzedała. Bo gdyby Hasbro robiło lepsze, to by na pewno by się coś sprzedało. No właśnie, efekt klątwa czy... Znaczy, to nie była klątwa, to było nieudane zakręcie Twilight, tak na dobrą sprawę. Znaczy nie zakręcie było udane, tylko po prostu to co po prostu te złe tendencje nietoperzy, one gdzieś musiały ujść i się zakręcie odbiło niestety na... Czyli de facto zakręcie Twilight zostało źle rzucone, bo program został źle napisany. Ponieważ nie wziął pewnego firewalla do takiej rzeczy. Kwestia interferencji z spojrzeniem patrzy, to też jest chyba częściowo magią. Ona jest na pewno magią. Znaczy, dobra, w sumie to tutaj tak naprawdę chciałem wniknąć w inną kwestię. Wydaje się znaczek. Też... Czy nie toperze? Powiedzmy, że nie toperze zamiast trzech motylków. Tak jak na poprzednich slajdach też w tym momencie ten znaczek jest po prostu reprezentacją też magicznej kondycji kucyka, tak jak jego grzywa. W momencie, kiedy księżniczki słabły, to w tym momencie ich grzywy przestawały falować. Kiedy kucyk albo traci magię, albo ktoś zaczyna majstrować z tą magią, zmienia się jej na przykład język tej magii, zmienia się w tym momencie także znaczek. De facto, jakbyśmy się upalili, to mogliśmy powiedzieć, że żeby Luna miała moc Celestia, Celestia moc Luny, w tym momencie znaczki nie mają nic nie do tego. Ale właśnie te znaczki są w tym momencie po prostu projekcją. To jest taki monitor, który nam pokazuje, co się dzieje w środku tego kusyka, co się dzieje z jego magią.
sytuacji, kiedy tworzymy kucyki takiego To były właściwie klony z patyków, czegoś tam. Chcę potem zajść studio, jak sobie własne dzieci, to było absolutnie rozczulające. W sytuacji, kiedy tworzymy kucyka, który nie jest tak doskonały jak oczywiście oryginał, to te znaczki też są w tym momencie kopnięte. Są albo odwrócone, albo mają inne kolory, albo po prostu wyglądają jak... Wyglądają jak w mannym produkcji Pony Krabby. Tak, jak chińskie piłki, albo stworzyłem swojego Oscara, to jest siostra Pinkie Pie, jest inna, to nie jest Pinkie Pie, bo ma inaczej baloniki ułożone. Odzina Ołski Wronski. No, kancerz makes it. Potężne artefakty. Warto zwrócić uwagę, że to nie, że to nie kancerz rzucał te wszystkie zaklęcia, które zablokowały szkołę, były otwierały portale itd. To była jego pieczęć. I ta pieczęć jest magicznym artefaktem, który w tym momencie de facto źródłem konkretnej mocy. A więc tak jak znajomość zaklęcia pozwala nam użyć magii w konkretnym celu, a więc prostuje naszą myśl na tyle, że jesteśmy w stanie użyć niewielkiej energii, aby użyć potężnego zaklęcia. Tak samo tutaj ten przejazd też jest takim po prostu programem, który pozwala nam uprościć jakiś proces. Mapa. Tu pokazuje to okres, dlatego że to jest materiał reklamowy, który się pojawił, że elementy magii z kliniczną selekcją. To było 5 takich mini odcinków o niczym. Były one też prawie fatalnie zanimowane. Ale równocześnie, jeżeli wykażemy się dobrą wolą i uznamy, że to jest kanon, to tutaj podał pewne sakramentalne zdanie, że w Equestrii jest rozsiana cała masa różnego rodzaju artefaktów, które są dziełami dawnych jednorożców, dawnych czarodziei. A więc można w tym momencie, jeżeli ktoś chce, może dobudować sobie całą historię, że po prostu jakieś kusyki faktycznie miały ogólnie niski poziom magii, dlatego potrzebowały artefaktów, żeby te magie sobie wspierać. Po prostu było to konieczne, że ono mogło funkcjonować na poziomie użyteczności społecznej. Potem magia się rozwinęła, rozpowszechniła się, tak jak powiedzmy jedność czytania pośród ludzi się w pewnym sensie też rozpowszechniła. I artefakt już albo pisanie. Więc takie leżą sobie różnego rodzaju niewypały w ziemi i czekają, aż jakieś dzieci je znajdą w sądowiska. Co zostało tam pewnie dosłownie powiedziane. Ja to pamiętam, takie pogadanki z pozówki na temat szukania grantów w ziemi. Wiele kwestii są tutaj bardzo dobrym przykładem. One same z siebie też oczywiście posiadały z jakąś swoją moc. W przypadku na przykład Flasha Magnusa, czy Milo Gubiela, bo był to Pegas i Kusyk Ziemski, ale jednocześnie te postacie posiadały artefakty, które były nie tylko ich trochę osobowością, ale też pozwalały wzmocnić efekty własnej magii. Trochę jak taki pieśń Saurona, tylko jednak to jest mniejszy balastem. Każdy z tych artefaktów to po prostu był wytworzony przez danego kucyka. No powiedzmy Misty mają kwiatek, nie? Znaczy nie wiem, się wytworzony, bo... Albo wytworzony, albo, że tak powiem, związany jakoś z nim po prostu. Związany, tak, bo opaskę na oczy Somnambula dostała z Sfinksa. Ona jej sama nie zrobiła. Tak, ale to było związane, więc tak. No i dobra, przechodzimy do tematu selekcji, a więc do zła. Zło. Blockness of darkness. A więc w tym momencie pojawiają się nie tylko artefakty, ale też właśnie ta koncepcja, o której mówię na początku. W chwili, kiedy ileś tej magii staje się duża, tak jak powiedzmy pieniądze, kiedy stają się duże, zaczynają w tym momencie kusić, żeby wykorzystywać je do innych celów, żeby można było mieć ich jeszcze więcej. Abolet na Nikola, jak najbardziej jest tutaj po prostu kolejnym gwitnym szerem. To był zresztą jeden z pierwszych takich prawdziwych artefaktów w myśl, powiedzmy, magicznego przedmiotu zjednoczonego w grze komputerowej, który daje jakieś fajne energii albo fastaty. Ja to kojarzę, że ten amulet Alicorna to taki jedyny pierścień, bo on korumpował tej ksy w jakiś sposób. Korumpował ją niższy. Jeszcze tutaj powiem, że... ...zmuszał też przy okazji do robienia coraz bardziej nieugodziwych rzeczy i de facto to nasze Trixie się coraz bardziej zagłębiała. No właśnie, Speedy i można chyba zauważyć, że im więcej i im częściej się rzuca zaklęcia z użyciem amuletu, tym szybciej się przechodzi na tę ciemną stronę. Tak, tak, ten proces postępował i przyspieszał. Z czego właśnie, że mówimy o źle, ja mam tu na myśli konkretne zło, czyli czynności służące do dokonywania krzywdy, zniszczeń, zadawania cierpień, groźliwego bólu i tak dalej postaciom.
Nie mówimy o źle takim, jakie prezentują to bracia Filipa, albo w tym wypadku siostry Filipa, bo to nie jest takie naprawdę zło, to jest to po prostu no, takie... Paniacło. To jest zwykłe paniacło, które jest oczywiście negatywne i może komuś trochę popsuć w życiu, ale nie jest to coś absolutnie niegodziwe. To jest jakby wykroczenie, a przestępstwo. To jest jakby kapitalizm. Nie chodzi o takie słowo. Absolutna, niczym niewytłumaczona nienawiść do sąsiada, który ma po prostu pasata. Są głośne rzeczy, kurde, ok, nie kolokam, ale to też jest bardzo złe. Uręci. No właśnie. Ta moc jest bardzo kusząca, żeby mieć jeszcze więcej i z tego powodu móc dokonywać większych rzeczy. Czy nawet magia przejaśni, która teoretycznie wydawało się, że jest taka absolutnie biała i nieskazitelna, że po prostu nie da się tego wykorzystać. Tak jak jesteśmy dziećmi, nam się mówi, że witamina C jest naszym dobrem, jest czymś, co nas zbawi od choroby i od wszystkiego, a potem uczymy się oczywiście jak witaminoza, że można to przedawkować. To jest niebezpieczne i zabija niewinne dzieci. Tak samo magia przyjaźni też w przypadku Cozy Glow mogła okazać się rzeczą niesamowicie niebezpieczną. Znaczy, bo Cozy Glow też inaczej to pojmowała. Znaczy, dobra, może nie wnikajmy aż tak głęboko jeszcze do tego momentu, bo mamy 20 minut do prelekcji, a ja mam jeszcze za 30 slajdów. No właśnie, mamy tutaj galerię naszych ulubionych Gilejnów. Wszyscy używali magii do różnych celów. Oni nie byli zainteresowani stworzeniem taka swojej armii. Nie byli która by podbiła świat wzorem jakiegoś Wehrmachtu. Nie byli zainteresowani stworzeniem na przykład jakiegoś niesamowitego przekrętu finansowego, który w tym momencie jest tak jak na takach przekręty Al Capona czy inne takie gęste, z powodu po prostu, że nagle się okazałoby, że cała kwestia jest jego kieszeni. To, i to nie dlatego, że te tematy byłyby zbyt skomplikowane dla dzieci. W Disneyu takie rzeczy funkcjonują normalnie. Chodzi po prostu o to, że ta magia jest w tym sensie faktycznie taką prostą drogą do osiągnięcia sukcesu. No bo ona pozwala na jakąś fizykę. W sensie bardzo, bardzo dosłownie. Kolejny przykład. Kotek. Sfinks, oprócz tego, że przyszedł szeregę fizyczną z usypianiem, po prostu był wielki, to dodatkowo też korzystał z potężnej magii. Ta magia była dla niego w tym momencie też taką talerzą przeciwko temu, że kusyki po prostu się nie zjednoczyły i nie obróciły go włóczniami, to bardzo bolało prawdopodobnie. To też on w tym momencie posiadał magię, nie została ona wytłumaczona i w ogóle się działa, po prostu siedziała. I stąd ona w tym momencie straciła możliwość lotu i nagle na jej oczach pojawiła paska. Ale to też kolejny przykład Villaina, który użył przede wszystkim magii do siania swojego zgorszenia. No właśnie. Co więcej, mroczna magia. W trzecim sezonie to potem zostało niejako, tak powiedzmy, trochę to był zaniedbany moc. A trzecie pojawia się koncepcja białej, dobrej i złej magii. Że one na razie inaczej wyglądają. Jeżeli ktoś używa złej magii, to niekoniecznie ona może służyć do czynienia krzywdy, ale ona po prostu sama z siebie jest skorumpowana. To trochę tak jak, powiedzmy, fałszywe pieniądze. Możemy ich użyć do dobrego celu, na przykład, żeby zapłacić tym za lekarstwo dla osoby, która potrzebuje tego lekarstwa. Ale de facto fałszywe pieniądze są z definicji złe, po prostu. Czy też pojawił się w czwartym sezonie koncept z magią chaosu, która w sensie wyglądała inaczej i też, to też na pewno zwrócić uwagę, w czwartym sezonie, kiedy Tirek się naśmiał magii Discorda, opanował razem znakuje się normalnie. Czyli w tym sezonie już było to zbyt niebezpieczne, już w tym momencie Cozy Glow nie była w stanie robić tego niczego pożytecznego. Wysysanie magii, które tak, więc chodzi o gromadzenie, przejmowanie jej po to, żeby samemu stać się jeszcze potężniejszym. Czyli wracamy do tego, co wszyscy mówią o Stone Kingu. Stone King też dokładnie chciał to zrobić. Różne gatunki, czy właśnie postacie, po prostu rzutują po prostu na kucykach, które są bogate w, no pewnie jakby nie patrzeć, cenny surowiec. A jest magia. No tutaj właśnie walka z Chrysalis i... Tak, i w tym momencie można użyć na rzeczy dobrej, takie jak miłość, Shiny Carbora, więc rzeczy, która teoretycznie powinna być odporna na wykorzystanie przeciwko złu. Znaczy, właśnie wtedy dla zła, no w tym momencie zostało użyte do równania mocy Celesty. A więc też można by powiedzieć o magii, że ona jest nieco taka matematyczna, czyli właściwie możemy liczyć sobie jakieś magię Floriany, które krążą, jak widzieć, że ktoś ma 10 punktów magii, jak ktoś ma 10 punktów magii, jest gorszym czarodziejem.
No i magia changingów. No i właśnie Kryzaista de facto jest stworzeniem absolutnie odwrócone, utrzymuje się magicznym i w tym momencie sens działania jej jest no tak naprawdę magiczny. Ona bez posiadania swojej umiejętności de facto tak naprawdę ma właśnie tylko zwykły walek. Tylko trochę duży. Potrzebny by na to była pewnie duża paska albo duży kapeć. No i przechodzimy właśnie do tej skorumpowanej przyjaźni, czyli Cozy Glow, która uwierzyła, że magia przyjaźni to jest po prostu narzędzie do manipulowania kurkusykami. I to jest na swój sposób bardzo inteligentny i bardzo fajny przykład, który pokazuje, że Cozy Glow na tym etapie jest bardzo ciekawym milenium, który nie mógł być jednorożcem, też cenna uwaga, że to mówię jednorożce są złe, bo jednorożce wykorzystują magię w razie na swój sposób. Cozy Glow nie mogła tego zrobić, mogła przekazać tylko swoim Pegasem, więc wykorzystała magię przyjaźni, które mają wszystkie kusyki do tego, aby niszczyć swoich przeciwników politycznych i wygrać wybory. Skąd my to znamy? Peace. W tym momencie jeszcze Cozy Glow właśnie się wiła jako postać podobna do oryginalna. No potem stwierdzono, że okej, to koniec z intrygami politycznymi, robimy z Cozy Glow zwykłą chciwą na magię i w tym momencie chodziło o wielkie laserie. A propos tego. Więc pamiętajcie, magia jest uzależniająca. To też właśnie między innymi Cozy Glow jest tutaj przykładem tego, że ona się uzależniła od czerpania tej magii, od obcowania z nią i dlatego chciała jeszcze między innymi coraz więcej. To jest nawiązanie do tego, co mówiłem też wcześniej, że no, magia jest zaniedbana jeszcze taka jak przodu, żeby posiadać jej coraz więcej i też wykorzystać przeciwko innym w celu gromadzenia jej, też na to odbierania. Taki trochę dziwny przykładnik. Pierwszy sezon bardzo kolorowy, radosny, jeszcze mocno różowy, to jeszcze niewiele złego się w kwestii działo. I mamy tutaj pożegnanie zimy, słynne Winter Ava, w tym Twilight Death, przypisom BHP, używa magii do odśnieżania bagingu. Znaczy, nie tyle przypisom BHP, co wbrew tradycji święta. To jest tak, no, to już moja taka bardzo duża, piramidalna spekulacja. Kusyki ziemskie, które nie korzystają z magii w taki sposób aktywny, jak jednorożce, dlatego one wiedziały, że z tą magią lepiej nie zadziałać. Jeśli nie trzeba użyć tego typu, to lepiej nie używać. Znaczy, lepiej się postanowić na egzamin, a dopalacze zostawmy frajerom, a nie zostaną zniesieni z planszy. Yeah. Stać Fibulacy mówi dokładnie to samo. Że to w samym serialu zostało dość delikatnie nakreślone, a zostało mocniej wyjaśnione w komiksach, które ponownie mówię, że dyskusja o ich kanoniczności zostawię na inny raz. Też fantastycznie zostało to ukazane w piosence Filary Questi od Elfreina. Stacy właśnie wiedział, że magia jest owszem potężną siłą, tak jak dajmy na to pieniądze, potrafią czynić cuda, ale równocześnie duża ilość tej magii, czyli tak duża ilość pieniędzy może być wykorzystana w bardzo katastrofalny sposób. I w przypadku Stydziana on przewidywał, że to się tak skończy, że jak się pojawi osoba słaba, o słabym umyśle, która dysponuje potężną bronią, może w tym momencie użyć jej nie tylko wpływ innym, może użyć też wpływ w sobie. Co w przypadku Stydziana się wydarzyło dosłownie jeden do jednego. Jest to tak dramatyczna postać. Gdyż magia potrafi też opętać i wykorzystać różne wewnętrzne demony, drzemiące w każdej postaci, takie jak nienawiść, zazdrość, pycha, rzeczy absolutnie naturalne, które występują u każdego w dużych proporcjach. I w tym momencie przyjąć de facto władzę nad tą osobą. Taki był los najmłodszy, ale pani Luny, która miała swoje problemy psychiczne, i w pewnym momencie stracił nad nimi kontrolę i uaktywniła się jakaś czarna magia i zmieniła w tym momencie, przeistoczyła Lunę w Nightmare Moon. Pojawia się też pytanie, czy tak naprawdę Nightmare Moon była zła. Ona postępowała nie do końca przy świadomie, postępowała w afekcie. Nawet przepisy prawne w tym momencie to rozdzielają, to oczywiście nadal jest to przestępstwo. I tu też w sumie trochę też nawiązanie do tego po konfliktu Starlight kontra Twilight. Nightmare Moon w tym momencie wydawała się być potężniejsza od Celestii. Celestia nie potrafiła jej pokonać, bo Celestia właśnie miała opory, żeby użyć 100% swojej siły prawdopodobnie. Przynajmniej tak twierdziła Kora Rosicka, czyli ówczesny dyrektor asystyczny serialu. Że oni projektując Celestię, ogólnie uważali, że ona jest super, hiper, absolutnie totalnie opętko, nie używa swojej mocy w pełni.
Luna nie posiadała, która się nazywa Moon, z racji, że była trochę opętana, zła i tak dalej, i nie przestrzegała przepisów, no to w tym momencie jechała przez miasto maksymalną prędkością, niezależnie od tego, że jest to bardzo niebezpieczne dla niej i dla innej, że może kogoś zabić. Dlatego Celestia musiała wykorzystać orbitalne dzieło przyjaźni, bo postaciła w harmonii, żeby móc wysiężyć. No i pojawia się ktoś, Daybreaker. Właśnie, czyli... Daybreaker jest właśnie motywem tej Celestii, która traci swoje opory, zrzuca... Kajdany. Zrzuca okowy i stwierdza, że ten się pędzi i korzystaje swojej mocy maksymalnie. Tu równie w tym momencie Nightmare, a być może nawet była trochę silniejsza, gdyby się odpowiednio rozgrzała. Sam. Daybreaker się rozgrzała. Mamy tu kilka cytatów, które uważam, że to potwierdzają. Właśnie, że potężniejsza wersja samej siebie, czyli ta Celestia Prime, która jest super Saiyanem. I ta magia nie wierzy z nim. Ona faktycznie była w Celestia z samego porządku. Tylko po prostu Celestia się ogranicza przypadkiem nie zrobić krzywdy niewinnym osobom. Daybreaker nie ma takiego polu, dlatego ona faktycznie chciała mogę spowiedzieć cały świat. A to już trochę na marginesie, że pytanie, czy Celestia mówiąc, że nie będziesz istnieć nigdy, znaczy nie będziesz istnieć nigdy więcej, ma na myśli wizualizację Daybreaker przez sekundy, czy ma na myśli, że kiedyś ta Daybreaker istniała naprawdę, tak jak Nightmare mówił. I po prostu Celestia przekonawszy się o grozie czekającej w jej własnej duszy, dlatego aż tak bardzo się ograniczała później, do tego stopnia, że wola zachować się wiernie, że wykorzystać Twilight do uratowania Questii, bo po prostu obawiała się, że jeżeli ona po prostu kliknie sobie na przycisk, to już wszystko będzie absolutnie chaotyczne i nie będzie się dało tego zatrzymać. To jest rozkmina życie bez odpowiedzi i każdy może na to sobie odpowiedzieć zgodnie z własnym headcanonem. No i tutaj właśnie... Magia to emocje. Magia to negatywne emocje. Czyli to jest znowu tak kolejny mądry odcinek, że ciężko uwierzyć, że... Nie dostał tą Nobla, a stary z nim nie została człowiekiem roku. W związku z tym, kiedy nie może zostać człowiekiem roku. Ale w każdym razie on bardzo chciał wiedzieć, że nie tylko emocje pozwalają wyzwalać różne potężne efekty magiczne. To jest jedna kwestia, ale też druga kwestia, że też one się potem zaczynają stosować same nakręcać i ta magia korumpuje swojego teoretycznego życia, swojego nosiciela, tak jak pieśń Staurona. No i właśnie. Wszystkie reformy. Wszystkie zreformowane, słodkie waifu, które mamy w serialu, to są złe jednorożce. Tak naprawdę złych, negatywnych Pegasów czy kusków ziemskich w serialu było bardzo mało. I co, jeżeli były takie postacie, to byli to właśnie bardziej troublemakerzy niż prawdziwi villaini. Flimflam, Dr. Cavalero, to są frajerzy tak naprawdę. Oni nie mogli w żaden sposób zagrozić tych questów. A nawet Auizo to może być takim troublemakerem. Auizo wykorzystał potężną magię, że są w artefaktach. Dlatego on był definitywnie też taką osobą, która szuka artefaktów po to, żeby być krzywdę. I to, że wzięli wszyscy do niego wybielili, to jest propaganda. Tak? Czyli... według mnie wyjaśnili, czemu on był taki. No, w sumie obraniać artefakty swojego ludu, by nikt inny tego nie brał. I skazać całą dolinę na 800 lat wiecznego upału. No przepraszam bardzo, jak normalne metody nie działały, to kurde, no to... Zamykamy czołgi na ulicy i strzelamy do napadników. No kurde, trzeba drastycznie zablokować dojście, czyli właśnie 800 lat upałów nikt nie wejdzie. Skąd ty wobec się nie rozmawia? No. Czyli też mamy tutaj przykład, też ekwestyjska magia, na przykład w przypadku właśnie, jest... Skorumpowanie. Była fajna, ale bardzo łatwo stała się problemem, który zagrażał w tym momencie istnieniu harmonii i równowagi na świecie. A to czarne fiolety, to co to jest, to pośrodku? To pośrodku? Czarno-fioletowe? Czy jak? To na Twilight jest to. Tak, to jest Nightmare Rarity. A więc postać z komiksu. Ona nie wystąpiła w serialu. Tak.
W wielkim skrócie, jest, kiedy najpierw została pokonana, część złej mocy ocalała. W Księżycu. Ocalała na Księżycu, żeby te istoty, które korumpowały runę. I one w tym momencie sobie wybrały kolejnego... Kolejną ofiarę. Do kolejnego nosiciela, który jest większy, potężniejszy od właśnie runy. Całkowicie prawie uważam, że nie był najlepiej napisany, ale miał bardzo wzruszająco opisaną samosiężkę runę, która jest wstyd za to wszystko, ale jest to myślę taka bardzo romantyczna. Potem ta runa znikła. No i właśnie, Kozino. Na narkotyki, dajcie mi wam. Bardzo długo polowałem na tego screena. Po prostu oglądałem kratka po klatce i w końcu znalazłem Kozino, który tak wygląda. To jest bardzo niebezpieczny wilek. Nie dajcie się śmieć z wiosienki w innej twarzy. Dajcie mi bąki, no i jestem głodna, kapali. Kozi Gnup, który właśnie w tym momencie poszła przede wszystkim właśnie w coraz większą magię, to chyba powinien być... A, dobra, może nie ten skin. No. Jak, czy jak było w domku? W każdym razie się mówię. Kozi Gnup, wyjątkowy przykład Pegaza, który jest jak naprawdę zły. No i znowu pasuje do jednego rasta, który jest bardzo, bardzo zły. No i sombra. To jest akurat nie jest kanoniczne, ale tutaj mamy sombrę, który jest jak najbardziej kanoniczny. Jest czym? Jest złym jednorożcem znowu. I to teraz jest kolejnie, totalnie, absolutnie zły, najgorszy, najczarniejszy mrok okresowo w Dark Crest ze wszystkich pozostałych jednorożców. Właściwie przypomina trochę Saurona. Tak, to też mam moje pierwsze skojarzenie, kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy. Tutaj też taka interpretacja fandomowska, że fandomowa, ale bardzo dobrze pokazuje, że sombra właśnie inna, że czarna magia daje władzę. Czyli też w tym momencie znowu używamy tej magii jako konkretnego środka do przejmowania kontroli nad innymi. Everfree. Jakby nie patrzeć, kolejny taki sam przykład. Stage of Everfree. Gaia Everfree. Gaia Everfree, która teoretycznie miała być swego rodzaju ochroną dla tego miejsca, bo naprawdę stała się dla niego zagrożeniem, a wszystkim dla osób, które tam aktualnie przebywały. Czyli też znowu magia de facto jest tylko niebezpieczna, po prostu możesz przekazać. No i... Jeden, no i tutaj ponownie jest nawiązanie do... Jeden z literarzy. Co by się stało, gdyby się nie udała nic lepszy? Kryształ, mamy tu właśnie podobne nawiązanie do tego, że ta magia jest... Ona jest w tym sposób z tego zadawania się... Końcówkę serialu i w tym momencie Pinki, to jest nafaszerowana najmocniejszymi dragami, jakie znaleźli na mieście. Mordeusz pokazał dwie pigułki, ona wzięła obie i uderzyła miasto. Co się stało? W tym momencie nie tylko wózcy nam sobie zasugerować, że więcej magii to większy kusy, czyli musi być większa siła fizyczna, to trochę fajnie, bo to koresponduje z tym, co mówiłem wcześniej, że witalność to magia. Więcej magii to większa siła, czyli nie trzeba na siłowni pakować. Trochę tak, a z drugiej strony też trochę się nie zgadza z tym, że skoro klasze są potężniejsze, to powinny w tym momencie też mieć większe ciało od gierów, więc coś, albo, zaraz, zdecydujmy się. Nie, tak wygląda Pinkie Pie, czy zaczęła w grę używać. Albo po prostu jak wróciła dwoja. Ale w każdym razie, Pinkie Pie ma więcej mocy, albo jak... do czego chce zrobić tę moc? Do tego, żeby zmuszać innych do tego, żeby robili to, co ona chce, jeżeli wróg robi w świecie. To nie jest tak, że ona nagle wpadła na to, że jestem super potężna, mogę spowodować na świecie, nie będzie wojen i wszyscy będą mieli mnóstwo cukierków i będą szczęśliwi, mogą nam jakieś człowieki bez żadnych konsekwencji. Nie, po prostu cały szczerze będzie taki, jak ja chcę. To wszystko przez dzwonek. Wszystko przez dzwonek. Dzień. Ale to nie była magia dzwonka, to była magia Discorda. Ty się mówi, to się dobry. Ale ukradziona dzwonkiem. Dzwonek był przekaźnikiem. Ale nie sądzę, żeby dzwonek sam siebie korumpował. Uważam, że tego... Na pewno nie teraz, bo jest trochę uszkodzony, jak spojrzysz, więc na pewno nie teraz. Ale kto wie, czy ten prawdziwego Grogara, kiedy jeszcze działał, nie korumpował. Kto wie? No tego nie wiem, to już bardzo daleko jest sytuacja. Grogar jeszcze tak praktycznie w teorii nie istnieje. Nie jest w ogóle pewien, że istniał. Grogar oryginalny istniał i został pokonany. Został pokonany przez Gargacy the Great i faktycznie został pokonany.
o ten Disney po prostu się za niego przebrał, ale za postać historyczną. Znaczy legendarną, polskie legendy są prawdziwe. Ja na podstawie tej historycznego Gogana napisałem wiersze, możecie poczytać jak to chce. Baśń, tak. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał przeczytać, ale... Tutaj mamy mało czasu bardzo. Kryptoreklamy. Cozy Globe, bo na faszerowanie się magią, chura zbija się walikolna. A jest, znowu mamy konkretne nawiązanie do tego, że jak mamy więcej mocy, to w tym momencie musimy dostać coś. Jakby nie tylko możemy to otrzymać sobie i udawać, że jej nie mamy. Czy na przykład na początku tak fajnie się generalnie wykazywała na przykład starać, że wyglądała dość skromnie, a jak wiadomo, że jest potężną czarodziejką. I równocześnie w tym momencie Cozy Glow też otrzymała po prostu to narzędzie do rzucenia zaklęć. Otrzymałeś śrubokręt. Tak, otrzymałeś śrubokręt, wieczysta wajdoszowa. Może to fajne. Cóż, no i to jest to. Miała więcej mocy, stała się w sensie bardziej zła. I im więcej tej mocy mogła mieć, tym de facto, moje zdanie, ona bardziej dążyła do siebie jakiegoś zamiaru. To nie, że ona wtedy się stała się bardziej racjonalna. Ona wtedy się stała się jeszcze bardziej zła, jeszcze chciała zadać więcej kuźnieństwa. Naprzeciwko swoim żadnym kochanom. To była tak dobra, nielogiczna, ale nie mamy czasu, zapytam później. No tak, wątka na tematu. Nekromancja. W kursykach nie ma nekromancji. Czyli magia może być sobie zła, najgorsza i tak dalej, ale generalnie nie wchodzimy na etap nekromancji. Twoja powiedziała w pierwszym stronie, że duchów nie ma i faktycznie potem prawdziwe duchy się nigdy tak naprawdę nie pojawiają. Albo zombie, tak jak tutaj mam zombie. A Vigilos? Dokładnie na akcentarze. To mi się podoba, jak nie wyszedł z tego, bo tam to jest znowu nawiązanie do tego, że kiedy Twoja jest... Zresztą używać właśnie swojej mocy w większym stopniu, a jest to będzie, bo popuściłeś komuś, to też zaczęła robić to do czegoś złego, a więc zaczęła manipulować wolą innych kuzynów. A jest... Czy nie chcesz fajnej maskotki? O, to akurat nie chodzi mi konkretnie o lunę w tym momencie, a dokładnie o ducha przyszłych świąt, tylko chodzi mi konkretnie właśnie o Snowforfrost, która też... De facto tak naprawdę nie chciałem walczyć z problemem innymi. Tak. Ona znowu używa do tego magii. Magią jest prosto być złym po prostu. To tak jakby powiedział Jona, że ciemna strona mocy jest ścieżką łatwą jest. Lecz wiele wymaga. Wiele zabiera. No i już zmierzamy do samego końca. Patykowilki. Patykowilki też były przez wiele zinterpretowane, że zaraz, przecież istnieje coś takiego jak moc w naturze. Mamy naturalne potwory, albo stworzone przez kogoś kiedyś. Jest to na temat bardzo różne praktyki. Znaczy właśnie mówi się, że ten historyczny Gogan był podobno władcą potworów, więc... Tak, to się pojawia właśnie dzieje w stronie, że Gogan był tym ojcem potworów. Czy patykowilków, tego nie wiem, geneza patykowilków nie jest w żaden sposób wyjaśniona. Generalnie tylko chodzi konkretnie o to, że to też jest właśnie kolejna zła magia, która służy jakby nie patrzeć do... zadawania polu, czyli ta magia nawet uwolniona, załóżmy, że one są dziełem kusyków, to ta magia uwolniona i dzieje ta samopas też de facto staje się w sensie zagrożeniem. To trochę tak, jakbyśmy wzięli monetę, wrzucili ją do ziemi i z tej monety nam wyrosła marihuana i trzeba wstrzykiwać się ludzi, którzy do tego przychodzą. Kwiatek z koniec życzenia też został zinterpretowany, że takie kwiatki sobie występują naturalnie, albo po prostu są w tym momencie, jakby nie patrzysz, czyimś dziełem. I dlatego znowu wykorzystanie magii było pójściem na łatwiznę, co uczy dzieci, że nie należy iść na łatwiznę, należy odrobić lekcje, a nie żyć. Czekaj, Speedy, a to nie jest motyw z MLP akurat. Znaczy, wiem, że były różne dzieła na pewno, które miały to wcześniej, ale kojarzę coś, ktoś tak, taki serial, jak była taka scena, bohater, dziecko stoi przed lustrem i mówi, ja chcę być dorosły. Druga postać mówi, dorosły? Hator. I dzieciak jest dorosły. Kojarzy ktoś, jak w tym serialu mówię? 7 życzeń. Tylko mi znalazłem dosłownie w ładnicy, bo może tak super, że tu mam, ale muszę powiedzieć, że
jak będzie tam mała zakona, że będę mówił Wii i skakuje prosto, trzymaj chłanę. I jest normalnie. Akurat w przypadku czarnego żartu, czyli poza żołnierzem, jeszcze sytuacja jest w miarę delikatna, ponieważ on nie powoduje, żeby być tak naprawdę zły, to są jakieś żarciki już tego. Tak. Wynika z faktu, że się pierwszy sezon i po prostu dopiero się rozstali. Ale też jest pewien przykład, magia poszła na samą pas, staje się niebezpieczna. No, to nie jest tak, że ona weszła w te kwiatki i w tym momencie nagle się uleczyła z jakiejś dolegliwości, które by ją... Jak już kończę, mówię. Super z widocznymi, są dobre, idealne waifu. No powiedzmy wykorzystywane magię nie do końca w celach złych. One w ten sposób się chciały się bronić przed tym złem, bo właśnie. Bo mogły się zmienić Nirika. A jak się zmienił Nirika. Ale to w wyniku emocji te złoszczone zmieniały się w Nirika. Tak, i znowu mamy magię. Magia w tym momencie staje się niebezpieczna. Niriki z istotami do bólu magicznymi, które używają swojej magii do sięgania zamętu, a więc do podpalania przez wszystkiego dookoła. Oczywiście bardzo upraszczające. Speedy, ja takie pytanie. Pochodzenie Kirlinów to jest mitologia chińska? Tak. Ja potwierdzam, chińska. Do takiego wschodu jest w wielkim instytucie było to zwierzę cesarskie, utożsamiane z rybami, końmi, podobno też częściowo z żyrafami. Nie z żyrafami, ale uważali. Za dobry omen. Czyli jeżeli na przykład wstęp był nowy cesarz na tron, to w tym momencie rozpuszczał plotkę, że widział Kirina na swoim pierwszym polowaniu, w związku z czym wszyscy uważali, że dobre. Chodził Kirina też jest dobrym gościem, będzie dobrym władcą. Jakieś propaganda ma prostsze dzisiaj. Nie trzeba było jakichś botów, które dawały lajki. Nie trzeba było płacić ludziom. Nie trzeba było płacić ludziom. To też jest magia, jakby nie patrzeć. To jest ta sama magia, która korumpuje. I Kirin był tak przerażony tą opcją, że to się może wydarzyć, że wolałby w tym momencie oddać jeden ze swoich najważniejszych walor, więc darmowe już rozmowy, po to, żeby właśnie odłączyć się, odseparować od tej opcji. No bo jak się zanurzysz w potoczku, nie będziesz mógł gadać, nie będzie kłótni, nie będzie zła. Ale w sumie jak zjesz jakieś kwiatki, to będziesz... Tak, też jak. Już niestety musimy kończyć, to się na podobinkę po czasie, ale i tak... Mam tylko dwa krótkie pytania. Dobra, to krótkie pytania. Tak. Czy ta magia, co była w świecie kłóców i we kwestii według Ciebie, to jest to samo, czy inna? Znaczy, jak jest jakaś, tak? Można powiedzieć. Tak. No, tak. To jest właśnie ta magia puszcza na samą pas, która sobie przecieka i w tym momencie traci swoją... Ona przecieka przez portal. Spójną postać. Ona staje się w tym rzeczy w rodzaju takiego fluidu, który krąży sobie po świecie. Momentami jakby nawet wykazywało się posiadanie pewnej siły woli. Tak jak taka znaczkowa mapa, która posiada swoją siłę woli. I ona teraz się wchodzi i robi bezpiecznie. Drugie pytanie czytam. Czy według Ciebie każdy pocyk ma jakby taką samą ilość energii, tylko każdy inaczej ją potrafi wykorzystać? Jeden lepiej... Chodzi o wydajność. No, to nie. To uważam, że każdy pocyk ma... Każdy pocyk jak używa tej magii, to ten dźwięk jest taki sam. Znaczy dźwięk może sobie być taki sam, ale na przykład nie każdy pocyk potrafi przy rzuceniu zaklęcia spowodować, że jego oczy zaczną błyszczeć na biało. I dlatego w sensie każdy kłócek może mieć inną ilość magii, tak jak każdy człowiek ma inną ilość, powiedzmy, nie wiem, w sobie limfocytów. I też oczywiście kwestia umiejętności wykorzystania tego jest inna, bo Twilight miała swoją ilość magii, a musiała się uczyć niektórych rzeczy. Trixie miała dużą ilość magii, ale póki się nie nauczyła robić widerzanek, nie mogła robić widerzanek. Tak więc to jest kwestia właśnie treningu, ale też, czyli zawsze jest 5% talentu, 95% ciężkiej pracy. Uwierz się, wyjdziecie do swojej strefy komfortu. Czy jakieś pytanie jeszcze? Na chwilę, na potem. No spoko, jak skończymy dosyć, się możemy wyjść na ten czytel, omówić niektóre rzeczy, wyjaśnić sobie na zewnątrz. Tak więc jeżeli nie ma więcej pytań publicznych, to ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne atrakcje na tym polisie.